Szanowni Państwo, otwarcie hali targowej w Bratianie z pewnością zmieni oblicze lokalnego handlu. Niech ta hala służy jak najlepiej lokalnym producentom i konsumentom zdrowej polskiej żywności. Jest to obiekt, który zapewnia komfortowe warunki do prowadzenia działalności handlowej przez cały rok. Będzie można tu kupić zdrową żywność, ale przede wszystkim żywność pochodzącą wyłącznie od polskich producentów. Będziemy alternatywą dla marketów spożywczych, które w dużej mierze sprzedają żywność importowaną. Kupujmy bezpośrednio od producentów żywności, bo najwięcej powinien zarabiać producent zdrowej żywności, a nie pośrednik. Szanowni Państwo, to ogromna radość i ogromny zaszczyt być dziś na otwarciu tej hali targowej. To, że rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty bezpośrednio i pod dachem. Mamy wszyscy taką nadzieję, że ta ustawa, która mówiła o tym, że handel detaliczny, że trzeba zapewnić miejsca właśnie na taki handel, będzie powodowała to, że tu nie tylko w takie wyjątkowe dni, ale cały czas, że każdego tygodnia, w każdą sobotę rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty, a dla nas, dla odbiorców, chociaż sam jestem synem rolnika, więc po części też mogę powiedzieć, że jestem rolnikiem, ale dla nas to będzie też takie miejsce, w którym będziemy mogli kupić zdrową polską żywność. Jest starosta, ale przede wszystkim obecni tutaj rolnicy i ci, którzy od was te produkty będą kupować. Panie wójcie, dziękuję panu bardzo za tę inicjatywę. Jest pan chyba, nie chyba, na pewno prekursorem, jeśli chodzi o tą część województwa. Na skraju województwa państwo jesteście. Pokazał pan, że można. Gratuluję nie tylko tej hali, ale przede wszystkim lokalizacji. Trudno tu przejechać i nie zauważyć. Trudno tu jechać i się nie zatrzymać. Moi przedmówcy mówili, jakie to ma znaczenie. Chcę tylko przypomnieć, że w roku 2016 ustawa o rolniczym handlu detalicznym zaczynało się od 20 tysięcy wolnej kwoty od podatku. Dzisiaj, później etapami szliśmy, 40, dzisiaj to jest 100 tysięcy kwota wolna od podatku. W tej trudnej sytuacji, a tak naprawdę wiem to z autopsji, w tym zawodzie, w zawodzie, gdzie warsztat jest pod dachem nieba, nigdy nie było łatwo i nie będzie łatwo. Ponieważ jesteście jako producenci, rolnicy, uzależnieni od tego, co przyniesie pogoda. My jesteśmy po to, żeby wam pomagać. Czy się to wszystko udaje? Mówię my, politycy. No pewnie nie. Nie wszystko się udaje pomóc. Ale to, co mówimy, nie zostawimy w potrzebach, tam, gdzie one będą, rolników. Musimy słuchać. To, co mówicie, musimy naprawiać tego, czego oczekujecie. Ta inwestycja, jeszcze raz panie wójcie, do pana się zwraca, to jest strzał w dziesiątkę. Come on, come on.